Cześć, ja mam na imię Julia, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam bardzo fajny film, bo mam gościa specjalnego i jest tutaj Jagoda. Cześć. W opisie pod filmem podlinkuję Wam storytime na temat Jagody. Ja z Jagodą znam się już mniej więcej od stycznia? Od stycznia czy grudnia? Od grudnia. Od grudnia się znamy. I tak naprawdę utrzymujemy kontakt. Jest z tego co wiem najmłodszą widzką, która mnie ogląda. Widzę w niej duży potencjał, jeśli chodzi o właśnie zainteresowanie makijażem. Widzę w niej taką siebie z przeszłości, więc bardzo ją wspieram. Czasem się widujemy i dzisiaj właśnie padł ten pomysł na film, żeby Jagoda mnie pomalowała. Także możemy zaczynać. Na samym początku Na samym początku przypnę Julii spinneczkami włosy, żeby nie przeszkadzałyby. No, to są takie właśnie mocne te spinki. Teraz muszę obczaić, jak no. To zrobić. Możesz, ona, no dokładnie tak. Spokojnie. Nie, jest okej. Okay. Ale pięknie przypięłam. Dawaj drugą. To. Bo czasami jak za mocno przyciśniesz, to... Wiem, ale jest w porządku. Nie czuję jakoś tak. Może, ja przymierzam. Ja w ogóle uwielbiam, jak mnie ktoś maluje i cieszę się, że dzisiaj właśnie Jagódka pełni tą funkcję. Co no jest? Źle wyglądam? Nie, ale tu przybijam do góry nogami. Ja sobie zobaczę, nie wiem czy tutaj, nie wiem tutaj, mam lusterko w tej palecie. Czekaj, stań sobie z tej strony. Słodko wygląda, co ty chcesz? Pięknie. Jest super. I ogólnie powiem jeszcze tak, że mam na sobie podkład, korektor i jest to wszystko przypudrowane. Więc dzisiaj Jagoda będzie mi robić konturowanie. No właśnie, i brwi mam zrobione jeszcze. Więc Jagoda będzie się zajmować moimi oczkami. Będzie się zajmować moim konturowaniem. I dzisiaj, słuchajcie, ja jeszcze tej palety nie używałam na sobie. Bo właśnie czekałam, aż wymyślę jakiś bardzo fajny, artystyczny makijaż. Więc pierwszy raz użyję jej na mnie właśnie Jagoda. Jest to najnowsza paleta ze współpracy z artystyczną alternatywą. Jest to paleta Hean, że bardzo się cieszę, że będziemy jej używać. Tutaj Wam pokażę, jak prezentują się kolory. Jest to naprawdę bardzo ładna paleta. Cieszę się bardzo, bo sama chodziłam do artystycznej, więc miło mi, że mam paletę właśnie stworzoną przez wizażystów, z którymi chodziłam do szkoły i którzy mnie uczyli. Także co? Zaczynamy od oczu czy od twarzy? Od twarzy, tylko zaczynam od brązu czy brązera, nie wiem. Zazwyczaj brązer. To sobie może użyję paletki. Albo właśnie tej, albo tej paletki. To możesz pokazać, ja. Jeszcze się zastanawiam, ale myślę, że... Czekaj, to ja ci pokażę jedną. Tutaj jest paletka magnetyczna od marki Color Care i są tutaj trzy właśnie wybrane przeze mnie personalizowane produkty do konturowania. Jest bardzo super, także ja na przykład bardzo uwielbiam ten rozświetlacz, który jest tutaj. Jest przepiękny, to jest dla mnie taki zamiennik Fenty Diamond Bomb. Jest naprawdę super. A tutaj jest paletka od marki Lamel. Daję troszeczkę bliżej, okej. Od Lamel i to są właśnie takie kolorki. Tutaj jest w ogóle taki śmieszny, ceglasty róż. Dokładnie ten, ale o dziwo on bardzo ładnie wygląda na twarzy. To co? Ja mogę otworzyć obie i możesz działać. Ten wygląda fajnie jak taka czekoladka, a ten bardziej taki... Tutaj masz jeszcze. A, no i tutaj. Dobra, to ja sobie chyba użyję tego z lamel. Dobra. A stamtąd będziesz używać chyba rozświetlacz, no nie? Tak, rozświetlacz. Okej, okay, czek, stań, o, tutaj stań. Ja sobie tutaj przesunę. I użyję sobie tego tutaj. Dobra. Tego pierwszego. Takiego cieplutkiego. Tak, nie wiem, czy go jeszcze używasz, czy nie. Jego nie, bo dla mnie właśnie on wygląda taki bardzo ciepły, ale to zobacz, jak będzie mnie wyglądać, bo... No, mogę pomieszać. Możesz pomieszać, zobaczysz. No. Nie umiem tak... Nie wiem, nauczysz gdzie, się. Gdzie zacząć robić to, żeby... Daj ci wskazówkę. Żeby... Oglądałaś live, jak mówiłam ci się konturować? Oglądałam. Tu się zaczyna ucho. Tak więcej tutaj, wiesz? No wiem, ale ja trochę za wysoko chyba założyłam. Dobra, będę wyglądać śmiesznie. Wiem, że się robi do ust tak około. Nie aż tak bardzo, wiesz, daleko, no. Ale po tej linii, o. Cieszę się, mogę Cię od razu trochę czegoś nauczyć. To jest ucho, to ja trochę przed uchem zrobię. Dobrze. Przed uchem? Uchem, no. Mhm. Dobra.
Chociaż ja czuję taki relaks, naprawdę. Cieszę się, że ktoś nie maluje. To nie wiem, czy nie za mocno. Mam zrobić kontrolę? Możesz zrobić. Moim zdaniem jest ok, tylko troszeczkę ten inny kąt. Ale no, spokojnie, się uczysz. Ja jestem dzisiaj twoim takim modeleczką, manekinem. Dobra. Nauczysz się. Co zrobię? Tym razem dobrze, tylko włosy. Włosy? To daj, dam za ucho. Dobra. Dobra. I zrobię sobie tak. Może czuję się super. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym ja pomalowała Jagodę. Oczywiście, jak dostanie pozwolenie od mamy. Jak myślisz, pozwoli ci mama? Tak, mami pozwala. No to dobrze. Dobra. Ten trochę bardziej delikatnie zrobiłam. Czekaj, sobie sama zrobię, zobaczę. Dobra, poobracam ci się. No ten ładny wygląda w lewej stronie, jak zrobiłam. Tak, zobaczę. Tutaj lekko... To nie, to się wyblenduje, wiesz, że możesz wyblendować to czystym pędzlem? Wiem, wiem. Albo gąbeczką. Albo też gąbeczką możesz, ale wiesz, gąbeczka zazwyczaj do takich do mokrych produktów, nie? To już mi się... No, już spróbuj, no. To... I wyblenduję sobie tutaj. Dobra. Lekko. I lekko w dół jeszcze tak zrobię. Uwielbiam, jak ktoś maluje. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych odgłosów budowy za mojego balkonu. No, tutaj zrobiłam. Dobra, zobaczę. Dobra. Wysoko. Kochana, ty się uczysz teraz. Jesteś tutaj na naut. Dobra, teraz róż może. Już skończymy sobie ten. I róż może nałożymy. A ten nie chciałaś tego różu? No wiem, wiem, to na razie pędzel. No. Ten? On może być czasami do różu i do rozświetlacza. I użyję sobie różu z Essence. Daj troszeczkę tam bliżej, tak jakby... O. Tak? O, dobra. I on jest z paczki. Tak, on jest dokładnie z paczki. Dostałam w prezencie od Ezebryna. Mam nadzieję, że jeszcze działa kod Julia Urodziny, dając 11% rabatu. Jak coś, to zapraszam. Zobacz, czy jest tu kolor? Na samej górze. 10 befitting. 10 befitting, to jest taki bardzo... Taki chłodny on jest. On jest chłodniejszy, on jest taki bardziej stonowany. Mi się bardzo podoba, jak wygląda. Pamiętaj, że jak właśnie sobie nakładasz też tak, żeby strzepać. Bo czasem jak wiesz, się nałoży, to... Nie wiem, gdzie mam kontakt. Patrz, ja się tu uśmiecham i tu masz te mniej więcej dwa palce. I to jest w tym miejscu. Dobra. Tak nad bronzerem. Żeby też było miejsce na rozświetlacz. Będzie, będzie. To jest najlepsza forma relaksu. Nie wiem, czy na nas daje. Ja nie daję. Ja czasem sobie przyjeżdżam powieki, wiesz? No, jak sobie daję, bo jak sobie daję na powieki, to wtedy ten makijaż też jest taki bardziej kompatybilny, wiesz? Że się tak łączy fajnie. Jak ci brakuje różu, to sobie dołóż. A ten jest bardzo podobny do tego. Ten jest trochę ciemniejszy. Ten jest ciemniejszy. Ten z lamy ceglasty. On jest taki ciemniejszy. Kiedyś go używałam bardzo często, a teraz zmieniam. Zmieniam róże jak rękawiczki. Na który masz po prostu ochotę. Dokładnie. Kocham róże. Dobra. Myślę, że jest okej. Dobra. Już patrzę. Ale ten z kolorka też jest bardzo ładny. Piękny. Chociaż powiem ci szczerze, że tutaj bym troszeczkę dołożyła. Tutaj? Mhm. Ten z kolorka też jest bardzo piękny. Taki to jest odcień bardzo... koral, jak coś, ten z kolorka. O, to jest nawet modele tam z tyłu. Tak. Wiesz co, to jest tak, że ja tą paletę dostałam, nie wiem, czy widziałaś rolkę. I ja miałam osobno po prostu każdy z tych i ja sobie dołam to do palety. O, bardzo fajne to jest, no. Tylko magnetyczna. Tak. Mam jeszcze taką mniejszą magnetyczną z cieniami. Fajna jest taka magnetyczna, bo można dokupować. Dokładnie. I nie trzeba od razu, na przykład jak ci się jeden cień nie spodobał w jakiejś paletce. Dokładnie to tak. Kupować tą paletkę, to kupujesz. Kupisz sam cień. Osobne cienie. Dokładnie. Jeszcze ci później pokażę, nie wiem, czy też widziałaś filmik z paletą Color Care. To tam właśnie ta paleta Viva Magenta.
no nie? To ona ma wyciągane cienie, ma, jest 9 cieni i one są wszystkie wyciągane. Czyli jak ci się skończy jeden cień w palecie, a lubisz tą paletę, to kupujesz sobie tylko jeden cień, a nie całą paletę. Pokażę ci później. Delikatnie go rozbęduję i jest chyba okej, myślę. To co, zobaczyć się? Możesz się zobaczyć. O, super. Dobra, teraz rozświetlacz. Rozświetlacz, okej. Jest kolorker. Dobra. To jest piękny, taki... Też mi robią o nich mokrej... bliżej. Tak. O, no. Efekt mokrej skóry w sumie może zrobić. Tak. To też taki... dam link do niego w opisie, właśnie z filmikiem. Taki bardziej srebrny. Tak, znaczy, on jest srebrny, no. Bardziej... Mam taki pędzel i on jest znam, niż sobie go mogę kupić na przykład w Rossmanie ten pędzel znam. I on jest właśnie super do rozświetlacza. I rozświetlacz do góry pomiędzy powiekami. Mniej więcej, jak masz tutaj kość, no nie? No. Tu jest kość jarzmowa. To tutaj tak mniej więcej. Dobra. Mogę ci tak bokiem też jakby się obrócić. Wtedy czasem jest tak łatwiej tą kość wyczuć. Dotknij. On piękny. On jest przecudowny. Powinnaś mnie częściej malować. Serio, ja się teraz relaksuję. Jedno chyba skarczone jest. On jest taki, że go nie widać, ale jak się tak po... Dokładnie tak. Widać i nie widać. Zależy pod jakim kątem. I to jest w nim super. Trochę ci się sypnęło na ręce. No wiem. Tak, a co? Ja sobie czasami mieszałam taką... Róż z rozświetlaczem? Tak. Tym, co od ciebie dostałam. No. No to sobie mieszałam właśnie z różem, albo na z... Na mokro? Z różem? Albo z taką pomadką. A z jakim różem sobie mieszałaś ten rozświetlacz? Nie pamiętam filmu. Moja mama jakiś kupiła. Okej. Okay. Nie pamiętam filmu. Albo właśnie pomadką. Tak, z pomadką też bardzo często. Z Action, taka Max and More jest. Wiem. Z takim koralowym. Chyba miałam też z Max and More. Dobra, jest piękny. Tak? Dobra, to zobaczyć się? Możesz się zobaczyć. Przecież przy oczach, nie wiem, też mam patrzeć, bo tak, ale jak słodko. Ja zawsze go tak, wiesz, nakładam, żeby mieć taką mocną taflę. A ja mogę jeszcze na powieki smokrot brew dać? Możesz. Nie, na całą powiekę. Dobra. A na nos jeszcze? Możesz też dać. Na nos, a mogę dać inny? Inny rozświetlacz? No. No pewnie. Na przykład ten. Ten z lamel. Ten złoty. Złoty z lamel. Tak. W ogóle to jest tak też śmieszna paleta, że jest jeden rozświetlacz. No. Powinno być dwa bronzery, dwa róże, dwa rozświetlacze, nie? To są trzy bronzery, no. Dwa róże, w sumie nie wiem, czy to jest róż. To jest róż taki, no pomarańczowy. Taki koralowy. Mhm. Na palcu można też nałożyć, będzie lepsze. Można. Mogę palcem? Jak chcesz, to pewnie. No nałożę tak. Dobra. I rozblendujesz? Czy? Jeszcze tutaj tak. I rozblenduję. Ja w ogóle czasami jak też czasami maluję, to sobie oglądam Magdę Pieczątkę, co maluję. Pieczonkę. Pieczona? Pieczonkę. A, to ja nie wiedziałam. Nie, pieczątkę. Magda, pieczonka, pozdrawiamy. No, też malowała influencerów. Dobra, dobra. Myślę, że jest piękny. Super. Jeszcze sobie, bo tutaj miałam na pędzelku jeszcze ten z... Z kolorkiem. No, ten się tak pomieszał fajnie. Tak. Dobra, jest piękny. Nie wiem, czy też to jeszcze czasem tu. Czasem, ale to wiesz, to jak zależy jaki mam makijaż, wiesz? No, tak. Bo jeżeli mam tak, że mam bardzo mało rzeczy na oku, na przykład samą kreskę albo tusz, to wtedy wiesz, ta twarz chce, żeby była na przykład rozświetlona czasem tutaj, ale to też zależy od rozświetlacza jaki. No tak. Dobra, teraz będziemy robić oczy. Oczka. No. Dobra. To użyję Pięknej paletki. To już wam o niej opowiadałam na początku. Piękna. I wiesz, już, jakie kolorki chcesz użyć? Może najpierw na przykład takim pędzelki, a nie, może... No to jest taki do nakładania, ale to coś jeszcze.
O. No. Nałożę sobie na razie taki beżowy. Beżowy tak, biskit. Żeby tak była ta twarz taka, znaczy żeby ta powieka była taka w jednym kolorze. W sumie i tak jest, ale no można jeszcze dołożyć. Nie wiem, tylko by tak zmatować. Nie wiem, czy nie za mocno. Wyblenduj tak wiesz. Mówię tak? Czy ja za mocno? Dobra. Mamy pierwszy cień. Wylegam jeszcze paletki. Się napiję. Dobra. I może zrobimy różowy? Pewnie. Chciałam w sumie kreskę zrobić, ale jednak te różowe są bardzo, bardzo ładne. A możesz też zrobić kreskę cieniem? No mogę w sumie. No. Robiłaś jakieś kreskę cieniem? Robiłam. Takim... Można w sumie zrobić nawet brązowym albo... Tak, bo wiesz co, na przykład na pierwszy raz ja zazwyczaj polecam, wierzę komuś, no nie, bo nie wiem, czy komuś robiłaś kreskę kiedyś. Robiłam mamie chyba. Jak? Nie umiem. Okej, dlatego wiesz, lepiej zrobić takim jasnym brązem, bo wtedy to jest takie delikatniejsze. A nie na przykład od razu eyelinerem i da się właśnie najlepiej uczyć. Tylko tak. Dobra. Flamingo teraz użyłam, ten taki... Dobra, możesz bardzo... tak bliżej też wiesz podać. Flamingo. Flamingo, ten tutaj. I go sobie nałożymy. Może dobra, to odłożę na czas kwiatkę. I nałożymy sobie może na środek powieki i lekko rozblendujemy. No cóż, możliwe, że się uda, możliwe, że nie. Jakkolwiek będzie, to tak czy siak próbujesz. I się uczysz. Dobra. Jeszcze może tu? Pod samą brew dam? Zazwyczaj pod samą brew się nie daje, wiesz? Mm-hmm. Po prostu blendujesz tak do chmurki. Do chmurki? Tak się mówi, do chmurki. Blendowanie do chmurki. I po prostu innym pędzelkiem. Weź sobie czysty pędzelek, który jest taki puchaty. Ten chyba masz, a nie ten masz. Ten jest taki? Możesz, on jest bardzo fajny. A nie jest jeszcze ten przyciski. O, i możesz zrobić tak, że po prostu blendujesz sobie granice. Wiesz o co chodzi? No. Tak? Tak. Coś w tym stylu. I zobacz, że wtedy ten cień wygląda w tym miejscu lepiej. Widzisz? I to ty się blenduje czystym pędzlem. Okej, okay. Ja ci go nałożyłam bardziej tutaj, a tutaj masz taką powiekę bardziej, znaczy taką mniej. To możesz dołożyć zawsze. No. I wiesz co, właśnie najlepiej się dokłada takim płaskim pędzelkiem. Takim? W ogóle nakładasz czasami różne przykłady na powiekę, albo... Oczywiście, że tak. Jak robię taki dzienny makijaż, to lubię na przykład bronzer i różne użyć sobie. I flamingo znowu biorę. Tak, i postaraj się go wklepać tam, gdzie jest mała intensywność, no. I jak? Lepiej? Dobra. No. Myślę, że i teraz właśnie spróbuj tak zrobić na drugim. Na drugim oku właśnie spróbuj doklepać. Zacząć sklepywać cień, no nie? No dobra, dołożę tego cienia, bo nie widać. Kurę flamingo. Jak już to zrobiłam tak pod brwią trochę, to też trochę muszę... Oj, co? To daj, możesz wziąć tamten pędzelek czysty. Nie użyję już czysty. Ale nie, to ten jakby, tamten, który używałaś, tam sobie rękę. Spróbuj sobie go tak o rękę, wiesz. I teraz on powinien być czysty. Wiele co chodzi. I co lepiej? Jeszcze trochę to było, nie wiem, jakieś rozświetlacza, czy rozświetlającego cienia, czy może to jest ten rozświetlacz, który... Chyba ten rozświetlacz. Był. No. No i po prostu on tak świeci. To dobrze. Dobra. Może doklepię jeszcze tutaj dobra. Ten. Tym pędzelkiem.
Czyli nie rzęs. I może trochę jeszcze raz pokażę to. Dobra. Myślę, że jest gotowe. Dobra. Teraz użyję sobie... tego bliss. Takiego jasnego różu, no. Tak. I użyję go bardziej od ok, do tego... To się wewnętrzny kącik. Wewnętrzny, właśnie. A, nałożyłam ten trudno. Dobrze, dobrze, to wiesz, czasem się tak zdarza, że się jednym pędzlem robi cały makijaż. Sobie oczy wydrażę jeszcze na rękę. Jest to, żeby był za mocny. Ja jeszcze sobie rozblenduję teraz tym... Dobra. Syreniastym. Masz w sumie tak, że nakładasz jakiś cień i mówisz, że nie, ja sobie nie dzisiaj to znowu znowu nakładasz, w końcu zostawiasz pusty makijaż bez niczego. Nie, tak akurat nie mam. W sumie nigdy tak nie miałam, że wiesz, że mi się nie podobało, to zmyłam. Znaczy miałam tak, jak na przykład złe połączenie kolorystyczne mi wyszło, wiesz. To wtedy sobie zmyłam i jednak wymyśliłam coś innego. Dobra, lekko tutaj. Rozwiązuję, żeby to było takie bardzo fajne przejście kolorów. No i teraz użyję sobie trzeciego cienia. Mogę tak ten? Możesz. Na pięknie. Dobra. Pójdę, bo tutaj jest w sumie ten trzeci róż. Ten taki bardzo mocny. A ja bardzo chciałam taki bardziej delikatny. No. Więc... Chcesz jakąś inną paletkę? No. No też no, możesz sobie zobaczyć. Dobra, to... Tu jest jeszcze, o, są piękne te trzy. No. Dobra, a zresztą nie jest podobny do tego flamingo, a ten... Zobacz sobie. No, ja też właśnie lubię ten kolor, mi się bardzo podoba. Zobacz, jak podobno ten błysk. Trochę w sumie inny kolor. Podobny, no, ten tak. Tylko ten jest bardziej zimny chyba. No, podobne. Znaczy ten jest bardziej... Brązowy. Bardziej tak, tak. Porównujemy teraz paletki Color Care. A ty nie za... nie... Czy dokładnie ta? O! Takie ma odcienie i pokaż. O! Patrzymy sobie tutaj na odcień Dim Rose i Flamingo z jednej i z drugiej, że są w sumie troszeczkę podobne. Ale spoko wyglądają, jakby mi się bardzo, bardzo podobają oba. No. Ale faktycznie są to jest bardziej taki różowy. To chyba nie wezmę tej paletki tutaj, bo ona jest bardzo podobna od cienia, ja w sumie ja taki szukam. A to? Jeszcze tutaj mamy paletkę od Lamel. Ta jest w sumie bardzo ładna. Też mi się właśnie bardzo podoba. Dobra. I teraz użyjemy sobie tej paletki z... Już pokazywałam. Z Lamel. Jak ona się nazywa? The Myth of Utopia. A ma jakiś kolor? Ona jest limitowana. Aha, dobra. To jest taki mniejszy. No dobra, może być. Okej. Dobra. Użyłam sobie właśnie tego Passion. Passion. Chociaż że też mówisz. Ten? Nie wiem, czy go pokazałam. Nie wiem, czy cię pokazałaś. Dobra. I sobie go blenduję. Tylko gdzie? Może, że tutaj był w miarę okej. Może kącik zewnętrzny? Dobra, co zrobię, ale to zrobię bardziej czerwony. Okej. W ogóle może kreskę zrobię czerwonym kolorem. O! Ale dobra. Mam czerwony jakiś ten? Nie wiem, czy on tutaj. Masz tutaj... z tej paletki... A no tak, to jest taki malinowy, fajny. Muszę go też wyblendować, bo... No bo muszę. Nakładam właśnie tutaj koło tego flamingo? Nie. Ona by tak miała na imię, no? Na imię. Na imię. Na imię. A nie, na całą powiekę nakładałam flamingo? Flamingo chyba nakładałaś w jednym miejscu. Więc nie wiem już choć. Nieważne. Teraz
że jest sobie tego pędzelka, którego już używałam do tego. Tylko go czepię, ale w sumie to też jest róż, więc nawet jak będzie jakiś. Tak się połączą te kolorki. To się fajnie. Będzie takie przejście. Mogę w sumie na całą pyłkę tak nałożyć. No i pięknie. Dobra. Teraz zrobię tą kreskę. Cieniem. Tak. Tu jest ten pędzelek. Taki płaski. Z taką kuleczką. No, to możesz pokazać, bo w sumie nawet nie wiem, czy pokazywałam taki. On jest chyba z Rossmana. Jean-Louis David. Tak, chyba tak. Ta marka jest z Rossmana, bo ja patrzyłam nawet na te gąbeczki, bo one były na promocji. To możesz pokazać cień? Jak się czyta? Nie wiem, Medici. 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 Taki cień? Taki czerwoniutki, malinowy. Żeby mi tylko wyszło. Nie wiem, czy zacząć tak, czy tak. Najpierw, ja ci dam taki trik, zacznij sobie dokładnie od po prostu, wiesz, od linii rzęs, no nie? Najpierw sobie pomaluj linię rzęs i później wyznaczysz sobie delikatnie jaskółki. Ja będę patrzeć na wprost i będziesz sobie wyznaczać, wiesz, pod jakim kątem. Dobra, a ja mam zrobić od początku? Moje oko nie do końca. Zrób tak mniej więcej od połowy i później zobacz, jak to się będzie, wiesz. Wyjechałam. Będzie gruba ta kreska. Wiesz, ale się pokruszyło tutaj. Pokaż. To spokojnie, to zaraz to zrobimy. Najlepiej trzymaj, wiesz, pędzelek w taki sposób i rób to takimi stempelkami. No, to, że się tutaj obsypało, to spokojnie. No, mogę dotknąć? Tak właśnie o to chodzi, że nie rób w powietrzu. Właśnie, bo tak mi lepiej. Tak narysuję. Dzisiaj trochę rzęs. No, zrobisz rozmazaną. Dobra, zrobiłam tu. No i teraz może zrobię drugą coś. Czasami się robi najpierw na przykład jedno oko, a później drugie, a czasami się robi dwa na raz. Dwa na raz. Nie for you. Tak sobie zrobić. Zmyjesz sobie. No, dobra. Teraz tylko, żeby mi wyszło. Patrzeć przed siebie? Prze? Przed siebie patrzeć? Wtedy jest lepiej. Sobie. Teraz masz zamknięte miałko. Mogę sobie tutaj dokończyć. A tu rzeczy. No może być, bo ja tak jakby tak wiesz, że miałam tak i te. Tak no i tak się robi. Tylko ja czuję taki relaks. Nie wiem, czy teraz sobie tak wyrysowywać sobie skórkę tak jakby? Na razie zostaw tak, zobacz, po prostu jak wygląda na otwartym oku, to jest ważne. Mogę tak się w sumie przejechać lekko i może być. Dobra, to leć drugą i później zobaczę. I mogę ją w sumie trochę jeszcze rozmazać, bo ona mi troszkę tak jakby nie wyszła. O, patrzę przed siebie. Tworzyłaś, czy ja muszę zobaczyć jedną i drugą? No, dokładnie się tak robi. Teraz możesz zamknąć? Mogę sobie tak lekko, to mi bardziej taka... Pokażę triki, jak ją wyczyścić. Grubo wyszło. Dobra. To co, blendujemy? Tak. To weź sobie taki ten malutki pędzelek. Ten? Malutki. To wiesz, taki ten? Bardziej precyzyjny. Ten albo tamten jeszcze mniejszy, co ci dałam. O, ten. No, teraz tak wygląduje sobie granice tego. No. Dobra. Teraz używam takiego pędzelka z Jessapa.
No cóż, lekko mi nie wyszło. A później mówię, o, ja sobie tutaj, bo zamknę go. Tutaj muszę jeszcze być. W ogóle ty na przykład mówisz klientce, że zamknę, a czy ona to na przykład sama zamyka? Mówię, zawsze trzeba tłumaczyć. Tylko mnie nie dziabnie. Nie dziabnę chyba. Może. Ćwicz precyzję. Boże, jak się rękacz. Dlatego trzeba ją oprzeć zawsze, pamiętaj. Po co? Trzeba ją oprzeć. O. Dobra. Teraz za mnie na chwilę muszę zobaczyć. Dojechałam, ale wiesz, dalej jest taki kwadracik. To pomaluję rzęsy, to już nie będzie okej. Okay. Po prostu wyblenduje się. No. Ten kwadracik. No nie wiem, czy w ogóle chcesz, żebym powiększał ten ekran? Żeby powiększony był na oczy? Jak coś tam będzie, to coś to przybliżę. Ale to jest może taki relaks. Myślę, że mi w miarę wyszły. Słuchaj, to jest twój jeden z pierwszych razy, tak? Na komuś. Na kimś. No. Także wiesz, no to jest praktyka czyni mistrza. Moje pierwsze kreski też tak wyglądały. Okej, okay. To mi trochę taka łódka, wiesz. To pokażę ci później, jak to wyczyścić. Albo można w sumie, pudrę. Wziąć te taśmy. O, zapomniałam. No teraz. Teraz? No, takie taśmy z Primarka, bardzo fajne. Do specjalne, czy takie po prostu? One są do makijażu. Dobra, coś jeszcze na... Mogę ci w sumie jakiś dać błysk. No. Właśnie. Zobacz sobie w tych paletkach. Zrobię sobie jeszcze z tej i tutaj, bo mi się... Tutaj jest taki bardzo ładny cień. Nie wiem, jak się czyta ten... Cinderella. Chyba. I to jest by Kate i by Anne. Tak, bo to są po prostu różne wizerzystki. Wiesz? No. To są wizerzystki. Dobra. I ten, ja nie wiem, czy on będzie w sumie pasował do takiego makijażu, ale jest piękny. No to dawaj. Albo właśnie ten. Ale są też... A nie, ten ma grubszy, to jest bardziej brokat. On mi się bardziej podoba. Właśnie. No to nakładaj. Ten Illusion. Illusionist. Ja się napiję wody. Pamiętaj, napijmy wodę. Dokładnie. Możesz go ręką nałożyć w sumie. W sumie tak. Albo dobra, spróbuj jedno oko nałożyć pędzlem, a drugie ręką i zobaczysz różnicę. W sumie chcę tutaj go gorzej, jak ci wpadnie do oka. A, tam wpadnie, to go wymrugam. Ale ładny. Teraz się tak położył i taki różowy jest. Piękny. Dobra. Dawaj na drugie. Tylko na drugie chciałam właśnie. A, dobra. Palcem. Więc sobie go nałożę na palec. Ale jestem mądra. Tylko nam. Nie chciałam otrzepać. Ale ładny, taki piękny. Dobra, wolę palcem. Jednak? No. Widzisz różnicę? No, tylko muszę sobie przełożyć. A ty w ogóle pracujesz na rękach czy na rękawiczkach? Czy w ogóle nie używasz rękawiczek? Mam taką specjalną blaszkę, wiesz? I co na blaszkę, no i tam na przykład mieszam podkłady, mieszam korektory. Widziałam chyba to właśnie, co u ciebie. Tak, albo mieszam eyeliner z Duralinem. Co jest Duraline? Duraline. To jest taki produkt, który zmienia konsystencję produktu na bardziej płynną i na taką, która jest wodoodporna. O, fajne. A ten jest też piękny, taki... Ten limonkowy. Ja miałam taki top nawet w tym kolorze. Net Art. W Bułgarii go kupiłam, jak tam. No ładny jest. Dobra, nałożę na całą. Nałożę tutaj tych bardziej. Nie tutaj, nie w kreskę, tylko... O. Dobra. Myślę, że jest okej. Jeszcze zobaczę to, jak to wygląda. No ta kreska ta tutaj to jest bardzo do góry. To ci pokażę po prostu, jak można to tak wiesz, ładnie usunąć. Dobra. Mi się podoba ten taki. Ja też mogę zobaczyć już. No. Możesz zobaczyć.
Jak pięknie on wygląda. To tak, super. Ta kreska, nie? Tak, jak taka. Tą kreskę to ja Ci zaraz pokażę, jak ją, jak ją naprawić. Ale super, ja się cieszę na pierwszy raz. Czuję się cudownie. Musisz mnie jeszcze kiedyś pomalować. Dobra, to zaraz wrócimy do Was z poprawionymi kreskami oraz wytuszowanymi rzęsami. Okej, okay, to wracamy po przerwie. Moja klientka, masz pomalowane rzęsy i troszeczkę poprawione kreski. A teraz sobie zrobię usta i mam tutaj paletkę Pastel. Pastel Cosmetics. Pastel Cosmetics i błyszczyk. Ale chyba sobie najpierw dam, a ona zastyga? Ona zastyga, no. Za po chwili. Tutaj dam Ci aplikator. Aplikatorki z klawiera. Kolor 602. Takie aplikatory są też w perfumariach. Taka bardzo czekoladkowa. Nie wiem, czy ci trochę nie tak wyjechałam. Poprawimy. Masz duże usta. Myślę, że nawet wystarczy. Trzeba dokładać. Tak przyjemnie, ładnie. Gotowe? Daisy, tak, to była kolekcja ich. Taka kolekcja, a w ogóle na stronie Bell są w ogóle wszystkie kolekcje. Tak. Nie wiem, czy widziałeś, że była taka kolekcja tych Gen Z. No to właśnie one już nie ma. Tej Gen Z? To chyba była limitowana. Wszystkie te limitowane. Wszystkie to są. Chyba, znaczy w Bell są takie podstawowe też. Podstawowe produkty, typu jakiś puder jest zawsze... Podkład, ten Illumi. Używałaś go? Tak. Fajny? Dobra. Gotowe? Myślę, że nie jest brudne. Pięknie. To co? To jest mój gotowy makijaż, wykonany przez tutaj Jagodę. Moją dzisiejszą makijażystkę. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba. Ja w sumie się bardzo cieszę, bo to jest pierwszy jej makijaż, który wykonała na mnie. I widzę oczywiście duży potencjał. Także super. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć! Pa.